Siema, siema, widzu, witam cię po raz drugi, już drugi raz pod rząd w sumie, no bo dużo się wydarzyło ponownie. Boxdel wrzucił film, który dzisiaj obejrzymy, bo ja chcę być na bieżąco tutaj. Wiadomo, mógłbym zostawić na jutro, byśmy sobie obejrzeli, ale wtedy byście musieli trochę dłużej czekać. No i też z tego, co widziałem na Twitter, bo Boxdel zlajkował, komentarz sugerujący, jakby miał dzisiaj też live'a robić, więc lepiej już teraz, bo zgaduję, że na tym live'ie też się może coś wydarzyć. A jeżeli nawet się nic nie wydarzy, to wtedy sobie przynajmniej coś normalnego obejrzymy i trochę będzie odskocznia od tego wszystkiego, więc to jest win-win sytuacja. Wczoraj było przykro, robiąc dwa odcinki jednego dnia, ale głównie tylko dlatego, że się śmiać nie mogłem, bo głosu nie miałem. Dzisiaj już głos trochę mi powrócił. No i mogę się śmiać, to jest chyba największy atut. Dlatego mam nadzieję, że trochę się pośmiejemy na filmie Boxdela, którego jeszcze nie oglądałem w sumie, więc sobie razem obejrzymy. Z tego, co zapowiadał na Instagramie i z tego, co było widać, to będzie długi film, tak? 22 minuty ma. No i tytuł to Obrzydliwa branża, Konopski, Wardęga, Gola, Nieznane tajemnice. Nieznane tajemnice? Brzmi kusząco. Oglądamy. Cześć. W poprzednim moim materiale powiedziałem o wpisie Konopskiego. Już abstrahując od tego, że tego filmu nie zrobiłeś, bo twoim dobrym przyjacielem jest właściciel agencji Storm Media, który ma deal z Kidropem w Polsce na wyłączność, z którym woziłeś się jeszcze niedawno jego Maybachem, to podobno jesteś przeciwko promocji tego typu hazardu, bo jak widać, sam przyznajesz, że narracja to lootboxy, to legalne, została właśnie oficjalnie obalona. Co mówiłem w ostatnim odcinku, że to jest takie twierdzące, że Konop nie zrobił tego odcinka, dlatego że jest w Storm Media. No, wydaje mi się, że nie. Konop wydaje się osobą rzetelną, no i jakby ufam mu jako widz, ale to też głównie może przez to, że odrzucił ofertę za 1,5 miliona prawie złotych za walkę, więc nie wiem, ile by musiał dostać, żeby milczeć na ten temat, tym bardziej, że inne strony dalej hulają z tego, co widziałem. Ci, co potracili deal, w większości mają inne jakieś strony i dalej reklamują skrzynki. I jakby rząd miał się za to brać, to chyba by też pobanował. Taką mam nadzieję, jeżeli to by było złe. Aczkolwiek ja i tak już się skułem, ja do tego i tak czy tak już mówiłem, że ja skinów nie dotykam jakichkolwiek. A film na Kidrop od dawna opracowujesz, czyli to też pokazuje, że moralnie tego typu strony nie są z tobą w porządku. No to pytanie moje, czemu nie zrobiłeś filmu o tym, że niektórzy polscy youtuberzy spod szyldu Storm Media zaczęli promować stronę klona Kidropu, który nie jest już zablokowany przez ministerstwo? No, w sumie ciekawe, co Konop na to odpowie. Mam nadzieję, że zaraz twórcy, którzy promowali Kidropa, nie będą tych faktów dementować, bo to są fakty i każdy z was o tym wie. Czekajcie, bo ja promowałem na przykład, no i co mam tutaj dementować? W sensie, tu żadnych faktów nie było, to były tylko domysły, że Konopski nie zrobił filmu, dlatego że się przyjaźni z osobą odpowiedzialną za Kidropa. To nie są fakty. Chyba że chodzi o fakt ten, że Konopski jest w Storm Media i tyle. I że jechał jakimś Maybachem. No to faktycznie, to jest fakt, to mu trzeba potwierdzić. Wardęga, powiedziałeś na live'ie, że wiedziałeś o ochroniarzach z Fame i o tym, że oferowali pomoc. Ale z racji, że wtedy była opcja współtworzenia razem ze mną Goatsów, to ci to nie przeszkadzało. Ba! Nawet zbijałeś z nimi piątki po tym wszystkim na ostatniej gali Fame 20. Ej, jeżeli faktycznie tak było, to śmieszne, nie? Że Wardęga wiedział o tym, że oni tam już jechali w jego stronę, chcieli mu jakoś zagrozić czy coś, a chłopcy piątki zbija. No to okej, dobra. Ale nie jest już creepy to, że twój pan, piesku Konopskiego, współpracuje z gościem, który w wieku 25 lat prawie zmarł 16-latkę, próbując ją łapać bez jej zgody za piersi. Abrakadabra, 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 puf. Tytuł ma nieznane tajemnice w sobie, to mnie zaciekawiło. A dostajemy film Wardęgi, który już dostał ochrzan niewiele razy za to. Co nie zmienia faktu, że to, co zrobił, jest faktycznie obrzydliwe i tak patrząc jeszcze, czym dalej idziemy w czas, tym gorsze to w sumie wygląda. Że ten TikToker, który po prostu się czołga po podłodze tam w McDonaldzie czy coś, to jest pikuś przy tym. Okay. Chciałem się tylko złapać za pierś. Ja tak się przestraszyłaś, że nawet nie dałem dobra, rady. Okej, okay, już. Pa. Ojojoj, no to są demony przeszłości Wardęgi, że to za każdym razem, to niby jest argument, który jako jedyny można wyciągnąć przeciwko Wardędze, no ale faktycznie jest mocny, nie? Bo tak jak ja to oglądałem, nie może 3-4 lata temu i wtedy to już było z perspektywy czasu, o, mocne, wow, to teraz jest jeszcze gorsze, bo człowiek już zdążył zapomnieć o tym i znów mu jest to odświeżane. A ty, Konopski, nie możesz się wiązać z kimś takim jak ja, no daj spokój, ale z Wardęgą to już luz. Dziadku leśny, nie brąź się na streamie, że to stary materiał i że dostałeś już za to, bo pamiętam jak dziś, gdy mówiłem o tym, że kiedyś na TeamSpeaku były różne żarty i pisało się różne głupie rzeczy, to kwitowałeś to tym, że w moim wieku, czyli gdy miałem 18-19 lat, to siedziałeś na Ventrilo i prowadziłeś z dziewczynami normalnie dyskusje. No wtedy może nie byłeś tak z***ny, jak 6 lat później, gdy chciałeś złapać 16-latkę za piersi. Ja pisałem debilizmy,
Ty chciałeś złapać 16 za piersi. No i to jest argument na zasadzie, okej, on zrobił coś źle, więc nie może mi powiedzieć, że ja coś zrobiłem źle, no, ale kurde, no nie, tu mam mieszane strasznie uczucia co do wyciągania brudu z przeszłości tego Wardędze, no bo to jednak było publiczne jakkolwiek, a to co wyciągnęli na Buxera to było coś nowego. Pomimo tego, że było stare, to nowe było z perspektywy czasu. No i to, że Wardęga coś złego zrobił, to nie oznacza, że nie miał racji z tym, że na przykład mówił, że ktoś coś innego złego robił, nie? To jest nawet jak z Gargamelem, jak się okazało, jakim no strasznym był człowiekiem ostatnim czasu, no to i tak pomimo tego, to co wyciągał na innych ludzi, to no nie umniejsza temu, tak? Że nadal ci inni ludzie też złe rzeczy robili. W materiale Pandora Gate, jak już Konopski wspominałeś o takich sytuacjach jak jakieś stare filmy DJ-a Palasajda, to wydaje mi się, że materiał z Bubsmana zasługuje na powierzchnię w materiale o Pandora Gate. Powinieneś o tym wspomnieć. Ale z tego co kojarzę, ta cała afera była dookoła jakby robienia obrzydliwych rzeczy i nieweryfikowanie wieku i czasem na przykład nadziewanie się nawet świadomie na osoby małoletnie, tam 14 minus, nie? Więc w momencie, gdy Wardęga robił tego Bubsmana, to było obrzydliwa rzecz. Była to rzecz też no bardzo obrzydliwa, ale nie było to o małoletnie osoby, pomimo tego, że ta dziewczyna jedna miała rzekomo 16 lat. No to i tak w świetle prawa jest, no. Tak, żeby, jak to mówiłeś, ludzie z mainstreamu mogli uważać też na swoje dzieciaki na ulicy, że może być przypadek gościa w jakimś kostrumie, który będzie chciał złapać jakąś dziewczynę lub dziewczynkę za piersi. No ale faktycznie rozumiem, w jaki argument stara się trafić Boxel, ale trochę to źle może powiedział. Widać, że bardzo szybko to wszystko było robione, ten materiał, pomimo tego i tak wydaje mi się, że nie jest najgorzej. To są argumenty, które w lepszej trochę formie powinny być od razu zrobione, a nie jakieś kolesiostwo z Wardęgą i tak dalej, że w sensie od razu w październiku chyba po tej całej aferze jak wybuchła. Ja się tylko zapłać za pierś, ale... Wardęga, a co jeśli by się okazało, że to nie była 16-latka, tylko dziewczyna, która na przykład zaraz miałaby skończyć 15 lat, że byłaby poniżej 15 roku życia? Ty nawet tego nie sprawdzałeś, bo byłeś zaślepiony wyświetleniami z tego materiału, tak samo jak byłeś zaślepiony konkurencją, którą wymyśliłeś na planie gołców z oponami. No miał farta, miał farta tak zwanego, tak to można powiedzieć, no i o to mi chodziło. To są argumenty, które powinny paść w tych pierwszych filmach, a teraz... Z perspektywy czasu to może aż tak mocno nie bije? Bo jakby ktoś chciał wiedzieć, to był twój pomysł, Sylwester. I był realizowany na twojej wsi. Cała sytuacja z Bubsmanem działa się w tych samych czasach, co moje głupie wiadomości. Tylko ja, w przeciwieństwie do ciebie, Wardęga, jestem 6 lat młodszy. I nie chcę, żeby to był argument jakiś usprawiedliwiający. Sam zachowywałeś się jak debil. No nie chcesz, ale i tak to jest używane jako argument, ale mniej czasem. Ale to jest ciekawy news, nie? Bo zawsze to z gołcami to była odpowiedzialność wspólna, grupowa tak zwana, czyli mniejsze hity się dostawano, a jak teraz jest wiadomo, że rzekomo to Wardęga był odpowiedzialny za ten film, to był jego pomysł, jego realizacja i tak dalej, no to trochę mocniej. Masz te wszystkie zgody? Zobacz, że ja jeszcze nie użyłem żadnego nagrania, żadnej ciężkiej prywaty tak naprawdę. Ja sobie tylko codziennie wieczorem siadam do komputerka i robię dla was laurkę. Pamiętasz, jak broniłeś się misją społeczną w Pandorze, że robisz to dla tych ofiar, bo nie mogły się przebić, żeby wszyscy ludzie mogli usłyszeć o tych karygodnych rzeczach? Nie. Chciałbym jeden plus tylko zauważyć, taki mocny plus, czyli to, że Boxel wygląda na trzeźwego, nie? Że nie ma takiej sytuacji jak z tym live'em, jak tymi początkowymi filmami i w ogóle, tylko jest po prostu Boxel, który widać, że w miarę racjonalnie myśli chyba i faktycznie danych prywat nie wyciąga póki co, więc chyba do tego madness jest jakiś metod, w sensie no, że jest metoda w tym szaleństwie, o to ma sens. Nie natrafiłeś nigdy na ten artykuł, w którym dziewczyna w wywiadzie powiedziała, że będzie jej się ciężko z tobą przypychać w sądzie? Nie znałam tego człowieka. Podszedł do mnie z zaskoczenia na ulicy. Miałam 16 lat. Sprawa jest obrzydliwa, serio. Po moim komentarzu na profilu odezwał się do mnie świetny warszawski prawnik. O, to jest akurat ciekawy i świeży wątek, którego ja na przykład nie widziałem. Czyli to, że do Pomponika czy tam na jakiś wywiad poszła jedna z tych ofiar filmu Wardęgi te 10 lat temu i wcale nie była taka szczęśliwa z tego, co się wydarzyło, wręcz przeciwnie. Chciała go tam pozywać, ale takiej się to średnio udało. A Wardęga na swoim filmie broniącym się z Bubsmana mówił, że ze wszystkimi ofiarami ma dobry kontakt i sobie plotkują. Długo debatował z karnistką, z jakich paragrafów mogę go pozwać. Według analizy tej kancelarii wynikało, że jego linią obrony będzie skupiać się na tym, że to była akcja społeczna, która nakłaniała do badania piersi. Długa historia. W pewnym momencie odpuściłam.
głównie z uwagi na to, że prawnicy byli coraz mniej zaparci. Dawali do zrozumienia, że to będzie bardzo ciężki dla mnie proces. Nie, o tak szczerze, autentycznie mnie interesuje, co Wardęga na to odpowie, no bo to mi się nie klei z tym, że ma kontakt. No chyba, że ta dziewczyna po tym wywiadzie nagle, nie wiem, jakąś refleksję miała, niczym Olciak 96. Pewnie Wardęga też jej kupił mieszkanie w Warszawie, tylko te 10 lat temu to taniej go trochę wyszło, ona też się mniej zarabiało trochę. Z perspektywy czasu bardzo mi siebie szkoda. Jeśli ze sprawą pójdzie coś dalej, to jestem gotowa zeznawać. Na filmie jestem z moją znajomą, która to potwierdzi. Było to na maksa stresujące i obrzydliwe doświadczenie. Cieszę się, że nie zabrakło mi refleksu, aby odepchnąć rękę tego faceta. Nie mogła się przebić, tak jak ofiary Pandora Gate. Dobra, no czyli Bogzel teraz porównuje swoją tą aferę z aferą Wardęgi. Dobra, ale to co ja mówiłem, nie, że to, że Wardęga coś złego zrobił, nie oznacza, że nie może mówić, że ktoś innego też coś źle mówi, nie? A chcę tylko powiedzieć, Sylwester, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej twojego życiorysu. Odpowiedz, dlaczego takiego zwyrola jak ty nie dałeś do materiału o Pandora Gate? Dlaczego w trakcie Pandora Gate, gdy było 400 tysięcy ludzi na streamie, nigdy nie oglądałeś Bubsmana? Ej, to mogę się mylić, nie? Ale ja siedziałem w piwnicy cały czas i oglądałem wszystkie te live'y i z tego, co kojarzę, to chyba Wardęga oglądał Bubsmana na live'ach z Pandory. Tak mi się wydaje, bo mówił coś typu, że no pewnie Dubiel teraz na mnie wyciągnie Bubsmana. I oglądał, że ha ha ha, coś tego typu było. To też są rzeczy karygodne, które podbijają praktycznie pod to samo. Za co kurwa gnębiłeś ludzi na swoich transmisjach na żywo. No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj akurat każdy ma inny poziom jakby swój moralności i takich wartości, czegoś takiego. Ja jedyne co mogę powiedzieć to, że i to jest obrzydliwe, nie? Konopski, potrafiłeś zjebać Palasajda, ale swojego psa Wardęgę ochroniłeś przed obdarzeniem w materiale, który został obejrzany przez 12 milionów osób. Potrafiłeś wrzucać tam takie pierdoły jak Nitro, który niby coś wiedział, ale Wardęgę, który prawie zmacał 16-latkę już nie? Jesteście obaj obrzydliwi. No właśnie, clue tego wszystkiego, niestety lub sobie, że 16-latka. Ale ciekawi mnie, czy w innym uniwersum, gdyby Konopski nie miał żadnego kontaktu z Wardęgą, to na przykład mi się wydaje, że nawet nie przeszło to przez myśl, żeby dodać go do filmu, no bo to po prostu nie pasowało i to było stare, tak mi się wydaje, że to nie było jakby pokazywanie niczego nowego. Ale z drugiej strony faktycznie to, co Bogzel mówi, no materiały na przykład DJ Palasajda też nie były nowe, tylko też były publiczne. No kurde, ciężki orzech do zgryzienia. Ja naprawdę myślę, Wardęga, że ty się podczepiłeś pod Pandora Gate, bo zdałeś sobie sprawę, że Konopski nie będzie tylko z Tiu. Że wiedziałeś, że to będzie eskalować i po prostu wiedziałeś, że Konopski weźmie cały ten temat na tapetę i istniała możliwość, że wspomni w nim również o tobie, o Bubsmanie. Że powie o tej 16-latce. Dopiero co Bogdan się żegnał z nim na filmie, pozdrawiał pieski, że lubi jego pieski w ogóle, a teraz takie mocne teorie. Bo była ta teoria, że Wardęga się zmieszał w to wszystko, no bo dla pieniędzy, tak? I dla atencji tą Pandorę. Potem była druga teoria, że to było dla tego, że chciał podbudować swoją reputację ponownie, bo była trochę zniszczona po tym wszystkim, w sensie po gołcach. A teraz jest trzecia nowa teoria, czyli to dlatego, że się bał, że Konopski poruszy jego temat. Czy jedna z tych trzech teorii może być prawdziwa? Nie wiem, to tylko Wardęga wie. Uważam, że argument, że ona miała 16 lat, a ta miała no prawie 15 i dzieliło jej rok różnicy, bo ta pisała z kimś, a ten prawie ją zmacał, to jest ta sama szufladka. Powiedzcie mi, że nie. No właśnie, chyba nie. To słowo klucz, prawie 15, no bo wiadomo, że prawie 15 wygodniej się mówi niż 14, no... No nie, tu się muszę mocno nie zgodzić. Znaczy, według mnie i tak 25-latek i 16-latka to też jest ale patrzymy pod względem polskiego prawa. Pamiętasz, jak powiedziałeś, że moi widzowie wrócą do mnie, jak powiem masnuni? No chcę ci tylko powiedzieć, że ja mam wiernych widzów, bo mnie znają i wierzą, że nie jestem złym człowiekiem, że jak wchodzę do oktagonu, to walczę jak lew z charakterem, że jak mnie ktoś jak teraz, to idę na całość. Też popełniam błędy. A wilk też bierze strzykawki, żeby wzmocnić swój tlen, żeby mieć więcej tlenu? Jak to działa? Nie no, ja też chyba widzę Bogzela, tylko no nie wiem. Ja też mam coś takiego, jak widzę go, że wierzę w to, że on jest dobrym człowiekiem, nie? I może jestem naiwny, bardzo jestem naiwny, albo nie mam w ogóle poczucia do ludzi, ale dalej to, co mówiłem, widać, że on czuje, że jest na dnie albo idzie na dno i bierze też innych ze sobą i to nie powinno tak do końca wyglądać. Powinien wrócić też taki Bogzel z charakterem, jak teraz jest, czyli że się nie pierniczy z ludźmi. To jest spoko, tylko że ta przerwa i tak by się przydała. Robisz ich prostymi trikami socjologicznymi, ty o tym wiesz.
Nawet niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy. Wielu zaczyna zauważać, jaki jesteś, że przerywasz moje filmy na stream, oglądasz je fragmentami co 10-15 sekund. A pod względem jakiejś manipulacji i tak dalej widzami, to oboje jesteście warci siebie, jakby pamiętamy białą koszulkę i nie tylko. Ale to jest mocny statement, fakt, że niby Wardęga mówił prywatnie Boxdelowi, że robi swoich widzów jakimiś trikami socjologicznymi, więc w teorii, skoro oni i tak non-stop siebie nagrywali jakoś z ukrycia, to może będą jakieś nagrania na dowód tego. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jak dla widza i w sumie też content creatora poniekąd, aczkolwiek za mnie taki content creator jak ja nie mogę, to trochę bym źle patrzył na jakiegoś youtubera, który myśli specjalnie jak zadziałać na psychikę, że na przykład, o, dam to jakąś mroczną muzykę, o, tutaj powiem to w taki sposób, żeby tak myśleli, jeżeli faktycznie jakoś tak gadają między sobą i są z tego dumni, tak średnio, nie, bo moja manipulacja na przykład kończy się na widzu tym, że mówię, że zostaw lajka, albo nie wiem, będziesz miał pecha jutro, nie? Odsunąłeś się także ty, marionetko celebryckiego świata warszawki. Wrzuciłeś suchy statement napisany przez PR-owca Fame MMA. Nie chciało ci się nawet nagrać filmu, w którym powiedziałbyś to pokazując chociaż mimiką twarzy, że źle się dzieje. Chcę, byś powiedział, jak było naprawdę. Jeśli naprawdę uważasz się za mojego przyjaciela, to powiedz Sylwestrowi, że nie raz mu cisnąłeś wkurwiony za plecami. No Boxer ewidentnie bardzo za złe ma Wojtkowi to, że jakoś tak, nie wiem, nie wspierał go bardziej publicznie podczas tej całej afery. Sam gadałeś, że Sylwę gryje ci beret tym, że może coś nagrać na Fame. Za każdym razem, gdy Sylwester te swoje manipulacje względem mnie czy ciebie stosował, to jak gadamy razem, to mówisz, że to psychol i że jest to dla ciebie dziwne, że jesteś tym zmęczony. Rób się razem gołców piątki. Kacper i Izak nie byli ślepi jak ja i spierdolili z okrętu, zanim się zatopił. O, albo w sumie, jak o tym tak myślę, może ma Boże za złe to, że Wojtek Gola i Wardęga dalej zostali z gołcami? Że oni są teraz best friends, bo te gołcy ich łączą? Nie wiem, tak szczerze, to tylko on wie, co tam dokładnie o co chodzi, bo bardzo dużo idzie w stronę Wojtka Gole. Doszło do mnie, Mikołaju, że podobno ktoś od Kidropa się w i szykuje na mnie jakąś akcję black PR-ową, więc od razu chcę zadbać o swoje bezpieczeństwo w socjalach i wam o czymś powiedzieć. Kiedyś rozmawialiśmy z Sylwestrze o grupie uderzeniowej Czarny Orzeł albo Biały Orzeł, nie pamiętam już tego kryptonimu. Nie no, co wy za jakieś mafie YouTube'owe tu robicie, że gadacie o jakichś grupach uderzeniowych Czarny lub Biały Orzeł? Co o to mi chodzi? To jest takie śliskie, takie obrzydliwe, tak szczerze, jeżeli Wardęga był częścią tego. Często wspominałem mu o tym, że dobrze byłoby zrobić taką elitarną grupę, bo mogłaby nam pomóc. To teraz przewiduję po prostu i wyprzedzam ewentualny atak ze strony Wardęgi czy Konopskiego, no bo ktoś połknął haczyk, który zastawiłem. Doszła do mnie informacja, że Sylwester mógł nagrać naszą rozmowę, w której była poruszana operacja Czarny Orzeł i to, że Fame posiada w helpdesku taki support na wypadek kryzysu. Nie wiem, to dalej nie mam pojęcia, o co chodzi z tym czarnym orłem, czy tam białym orłem, ale jedyne, co mi to powoduje, jakie myśli, to, że tęsknię za Minecraftem. W sensie tęsknię za tymi czasami YouTube'owymi, gdzie był po prostu Minecraft, se ludzie grali, jakiś tam vlog, jakieś challenge głupie było i to było takie słodkie, fajne, bo jakieś tutaj czarne orły się tworzą. Co to w ogóle ma być? Straszne. Kilkanaście kont, które mogą po prostu prostować insynuacje wobec Fame. A żeby konto główne Fame'u nie dawało zasięgów odpowiedzi do jakiegoś baita, to robimy to za pośrednictwem mniejszego konta. Dalsze jakieś ujawnianie tajemnic Fame'u. Ciekawe. Ciekawe, czy jak ja na przykład pisałem swoją recenzję jakiejś gali, że w sumie to średnia była i trochę żałuję, że pay-per-view kupowałem, to jak ktoś pisał na przykład, że sam średni jesteś, czy to był tak naprawdę admin Fame'u, nie wiem, rozpara na przykład z fejka, to nawet zabawne by było. Jest dwóch użytkowników na Twitterze, którzy dostają ode mnie materiał wcześniej, żeby mogli robić sobie szoty po prostu. Bo zawsze fajnie jest się czymś takim wesprzeć. Ale nikt nie pisze dla mnie pozytywnych komentarzy. A no tak, bo były jakieś plotki na Twitterze dzisiaj, że Boxer podobno ludziom płaci, że opłaca im Twitter Blue, czyli jakąś tam subskrypcję na Twitterze oraz płaci im 1500 zł miesięcznie, żeby pozytywne komentarze o nim pisali. Ale jeżeli chodzi o materiały wczesne, to niestety to nie ja, ja bym z chęcią chciał Boxer, jeżeli byś chciał mi wysyłać materiały wcześniej, to fajnie, moi widzowie też by na pewno docenili. Chętnie zbuduję oficjalną grupę uderzeniową. Zapraszam wszystkich na mój kanał nadawczy. Będę robił to oficjalnie, bo w sumie co mi szkodzi? Ja mam na to, co wy sobie tam w tych materiałach będziecie o mnie mówić. A ten ruch, czyli tworzenie jakiejś grupy uderzeniowej, to totalnie nie rozumiem, ale może zrozumiem z perspektywy czasu, zobaczymy. Że co, że na przykład, nie wiem, zobaczą jakiś materiał Konopa i on będzie wysyłał link do materiału Konopa, że dawajcie mu dislike i piszcie, że Boxer król, czy coś takiego? Nie wiem. Oni też mogli to rozkminiać w ten sposób, że zobaczycie jakiegoś charyzmatycznego, dużego gościa, wystraszycie się go i on będzie się mógł z wami dogadać, że no, Boxer może wam zabudzić czy coś, bo oni w ten sposób działają. To już nie są lata 90, że oni będą was tłuc.
Oni będą chcieli was najczęściej przerazić po prostu swoim wyglądem, albo swoją ekipą, swoją grupą, że są duzi, że są łysi, bo to robi wrażenie na takich ludziach jak wy. Tutaj Bogdel tłumaczy, że ludzie, którzy tam się zgłaszali do niego, że chcieli iść tam do Konopa czy do Wardęgi, to wcale niekoniecznie musieli iść tam, żeby ich pobić, tylko żeby ich nastraszyć i tyle. Okej? Ty coś robiłeś z komunikacją kiedykolwiek, przy brandingu, przy identyfikacji? Nic nie robiłeś. Fame Reborn, Fame 20, mój zespół, mój i Mateusza z GBS-u, połączony. Myśmy mieli wgląd, monitorowaliśmy. Mój designer robi komunikację. A tutaj jakieś wytykanie Wojtkowi, że mało robi przy Fejmie w sumie, tylko że świeci mordą i udaje, jakby to był wielkim biznesmenem. Okej. Okay. Publicznie Wojtek Gola nic totalnie nie zrobił, żeby sobie zasłużył na takie laczki ze strony Bogdela, no ale ewidentnie prywatnie coś mu tam zaszedł za skórę. Powiedziałeś Oleksiu, że mimo, że ta dziewczyna miała 15 lat, to wciąż było to obrzydliwe, co robił. Ale obrzydliwym nie jest dla ciebie próba zmolestowania 16-letniej dziewczyny przez Sylwestra Wardęgę. Ej, bo to jest końcówka filmu. Bogdan na początku coś tam mówił o manipulacjach Wardęgi, a to też nie jest pewnej części manipulacja, no bo na początku filmu mówił o tym i nagle losowo na końcu filmu też mówi o tym, żeby ludzie najbardziej to zapamiętali. Nie tworzysz materiału na temat Kidropa, bo prawdopodobnie robisz to ze strachu, że nie będziesz miał Didi. Bo agencja obsługująca twoje współprace reklamowe obsługuje również Kidropa. Dobra, ale tak zupełnie szczerze, on ma potężne zasięgi, Konopski, więc nie mógłby po prostu iść do innej agencji? Jeżeli by mu faktycznie robili tak, że ej, zrobiłeś o tym film, więc nie masz teraz deali, no to by poszedł sobie do jakiegoś Get Hero i zgaduję, że Get Hero by go tam przyjęło jak króla, tak obstawiam. A co do ciebie, Konopski, to uważaj, bo szykuje się coś dużego. O, jeszcze cliffhanger użył? Okej, dobra, ciekawa ta telenowela się rozkręca trochę, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, ja się z wami widzowie żegnam, zostawcie lajka, zostawcie suba i napiszcie, zamieszcie w komentarzu i też dobranoc, nie?